Iga Baumgart po torze. Ma za zadanie wyprowadzić nas na pierwsze miejsce. Przejmie pałeczkę od niej właśnie Ania i ruszy ostro, jak tylko potrafi. Biegała już 200 metrów, ale mówi, że 200 metrów to nie jest taki wysiłek, aby nie mogła się w ciągu tych kilkudziesięciu minut odbudować. Polki, tor piąty, mają przed sobą Włoszki i Niemki, za sobą Francuzki, Brytyjki i Hiszpanki. Iga Baumgart, witam. Zaczynamy. I ruszyły. Początek zawsze to jest takie układanie się tych zespołów. Na razie każdy swoim tempem. Te różnice prawie się nie zmieniły. No może troszkę Brytyjki zaczęły gonić reprezentację Francji. Iga spokojnie włączy swoją przerzutkę po 200 metrach, myślę mocniejszą. Brytyjka tam szaleje. To jest Emily Diamond. Dogoniła już prawie Francuzkę. 200 metrów już pokonały. Jeszcze pół okrążenia tej pierwszej zmiany. Iga teraz zaczyna powoli zbliżać się do trickballu z Włoch. I za chwilę ostatnia prosta. Iga Baumgart, to nie jest wyrównanie. Wyrównanie po 500 metrach. Ale Iga i tak już jest w zasadzie pierwsza. I biegnie tym długim, wspaniałym krokiem antylopy. I wyprzedza w tej chwili Włoszkę. I za chwilę przekaże Annie Kiełbasińskiej. A Ania ruszy jak z katapulty. Wystrzelony pocisk. Anna Kiełbasińska. Będą nasze dziewczyny aniołki Matusińskiego na pierwszym miejscu. 500 metrów już za chwilę. Za chwilę zbieg do krawężnika. Polki przed Brytyjkami. Gdzieś tam za nimi reprezentacja Włoch. Ania Kiełbasińska ma 5 metrów przewagi nad Brytyjką Jody Williams. Może się Brytyjka trochę zbliży, ale to nie szkodzi. Może się zbliżać. Ania to wytrzyma. Ma takie lusterko wsteczne, taki instynkt. Czuje plecami, gdzie jest rywalka. Jeszcze 200 metrów. Drugie 200 metrów tej zmiany i już tam czyha Małgosia. Małgosia Kołub-Kowalik. Ostatnia prosta. Brytyjka się zbliżyła. Jody Williams. I teraz Ania musi kontrować. Nie może pozwolić się wyprzedzić Brytyjce. Anna Kiełbasińska, jednak Brytyjki. Jody Williams, trzeba mieć szacunek, ale my będziemy na wewnętrznym torze. Więc teraz ważne będzie to przekazanie pałeczki. Jak przekażą? Nieźle przekazały Brytyjki przed nami. Brytyjki, czyli Joey Clark. A tuż za nią Małgosia Kołub-Kowalik. A tam gdzieś dalej Włoszki i Francuzki. Walka o zwycięstwo między Polkami a Brytyjkami. Już szykuje się Justyna Święty-Ersetycz. Na ostatniej zmianie Brytyjki mają Jessica Turner, ale już Małgosia zbliżyła się do Brytyjki, jakby trochę zirytowana, zdenerwowana tym, co tam się stało na drugiej zmianie. Chce odzyskać prowadzenie dla polskiego zespołu, a Małgosia ma znakomitą ostatnią prostą. Proszę tylko spojrzeć. Ostatnia prosta, jak mówi czasami Sebastian Migacz, i do przodu. I Małgosia ta po prostu zostawia z każdą chwilą, w każdym kroku 5, 6 metrów przewagi, 7 i z taką przewagą ruszy mistrzyni Europy Justyna Święty-Ersetycz. Już ruszyła 2:34:23. Zapamiętajmy ten międzyczas. Justyna w tej chwili 2:34. Toż to może być wynik w okolicach rekordu Polski. Pewnie jakieś 3:25. Rekord to jest 3:24. Justyna po przeciwległej prostej. Brytyjki daleko. Tam Włoszki jeszcze walczą. Mają mocną sztafetę, trzeba przyznać. Borga tam biegnie. A Brytyjki mają na swojej zmianie Turner. Ale Justyna jest w swoim świecie. W innym przedziale. W innym sektorze tej rywalizacji. Justyna 150 metrów do mety. Justyna 120 metrów do mety. Tak szybko mówi się te słowa. Ona w tym czasie przebiega kolejne 10-metrowe odcinki. Ostatnie 100 metrów. Justyna Święty. Na pewno to wygramy. Na 10. zwycięstwo polskiej reprezentacji. Najlepszej drużyny w Europie. Justyna Święty. I patrzmy na czas. 3:22, 3:23, 3:24:82. Justyna Święty. Ersetycz kończy zwycięsko naszą sztafetę. Ostatnie 400 metrów. 50:59. Ależ to były emocje. Zapisałem sobie kilka słów ciekawych. Antylopa na pierwszej zmianie to oczywiście Iga Baumgart-Witan. Na drugiej wystrzelony pocisk. A ten pocisk wystrzelony to nikt inny jak Ania Kiełbasińska. I później Małgosia Kołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetycz, która za każdym słowem wypowiedzianym przez Przemka pokonywała dziesiątki metrów.